Wtorek, 13 dzień kwietnia, Alina Kucharzewska. Witam Państwa w miejskim programie informacyjnym. Wyjątkowo dzisiejsze wydanie MPI poświęcone będzie w całości tragedii, do jakiej doszło w miniony weekend, a w której to zginęły najważniejsze osoby Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z większych tragedii, jaka dotknęła naród polski, była zbrodnia katyńska, w czasie której to na mocy decyzji Biura Politycznego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego NKWD wymordowało 21 tysięcy obywateli polskich, przetrzymywanych w specjalnych obozach jako więźniów politycznych. 70 lat po tej tragedii na ziemiach katyńskich po raz kolejny doszło do olbrzymiej tragedii narodowej. 10 kwietnia w drodze na oficjalne obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej samolot Tupolew 154M z parą prezydencką oraz wieloma znanymi politykami i osobami pełniącymi najważniejsze funkcje państwowe tuż przed lądowaniem rozbił się, chowając w swoim wraku 96 osób. Jak powtarzano w sobotę w czasie wieczornych mszy świętych, zginęło wielu, zbyt wielu wybitnych i ważnych ludzi. Prezydent Lech Kaczyński, małżonka prezydenta Maria Kaczyńska, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Putra, wicemarszałek Sejmu Jerzy Szmajdziński, wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek, Władysław Stasiak, szef Kancelarii Prezydenta, Aleksander Szczygło, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz wielu ministrów i pełniących czołowe funkcje w Polsce. Początkowo zarówno obywatele Polski, jak i politycy, którzy na obchody jubileuszowe do Rosji przybyli już w piątek, nie wierzyli, nie dopuszczali do siebie myśli, że to się stało. Po informacji, które mieliśmy, pierwszą informację, nikt nie wierzył w tą katastrofę, co się stało. Nawet baliśmy się powtarzać. Dopiero później, minuta po minucie, kiedy napływały nowe wiadomości już z kraju, potwierdzenie, że rzeczywiście do katastrofy doszło i że nikt tej katastrofy nie przeżył, to tak jak powiedziałem, że cmentarz katyński po raz drugi zmienił się w wielki cmentarz płaczu narodowego. Wszystkie osoby były w szoku. Łzy same cisły się do oczu. No, nikt nie wiedział za bardzo, co ma zrobić, co ma powiedzieć. Kiedy jednak informacje o śmierci wszystkich pasażerów i członków załogi potwierdziły się, w Polsce wszystkie msze święte, spotkania, a także rozmowy i relacje telewizyjne poświęcone były tej olbrzymiej tragedii narodowej. We wszystkich kościołach w kraju, a także wielu za granicą, modlono się za dusze tragicznie zmarłych. W Rybniku uroczysta msza święta odbyła się w Bazylice. Zaledwie kilka godzin po katastrofie wykonujący obowiązki prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej marszałek Sejmu Bronisław Komorowski poinformował o wydaniu rozporządzenia o wprowadzeniu 7-dniowej żałoby narodowej. Polacy pokazali jednak patriotyzm bez żadnych nakazów. Bardzo byłem zaskoczony tym, że spontanicznie już w sobotę, mimo że nie było takiego nakazu, pokazały się flagi na naszych domach. Wielu jeszcze nie miało czarnych wstążek, żeby w sposób dobitny pokazać, że żałujemy, że żal nam za stratą kogoś, kogo być może kochaliśmy, kogo lubiliśmy, z kim pracowaliśmy. To wyjątkowo bolesne dla naszego narodu wydarzenie pokazało, że Polacy są patriotami i w tak trudnych momentach potrafią unieść się ponad wszelkimi podziałami. To rzeczywiście czuć tą atmosferę. Wszyscy stanowimy jedno. Nie ma podziałów politycznych, nie ma lewej i prawej strony i centrum nie ma. Wszyscy jesteśmy w bólu, wszyscy przeżywamy tą wielką tragedię,
Oby to nie trwało tydzień, dwa, miesiąc, obyśmy z tego wyciągnęli wnioski. W urzędach miast pojawiły się księgi kondolencyjne, w których każdy chętny może wpisać także kilka swoich słów. Słów współczucia, bólu, a może refleksji, które zostaną uwiecznione. Pięć lat temu, wtedy, kiedy odchodził nasz papież Jan Paweł II, była wystawiona księga kondolencyjna. Było dokonane bardzo duża ilość wpisów. Księga znalazła swoje właściwe miejsce, czyli w muzeum. Teraz też mieszkańcy Rybnika mają okazję dokonywać wpisu do księgi kondolencyjnej i ona zostanie również przekazana do muzeum jako wspomnienie, jako historia, jako niezwykle ważny moment, który myśmy teraz w tych czasach doznali jako naród. Ze względu na żałobę narodową wszystkie uroczystości, wydarzenia kulturalne oraz rywalizacje sportowe odwołano. Jednak dzisiejsza uroczystość obchodów 70. rocznicy zbrodni katyńskiej w Rybniku odbyła się, choć nieco inaczej i w innym tonie, niż planowano to początkowo. Przede wszystkim zmieniliśmy pewne akcenty, jeżeli chodzi o upamiętnienie dzisiejszego dnia, bo nie tylko już w tym momencie upamiętniamy to wydarzenie sprzed 70 lat, tą tragiczną rzeź w Katyńsko, ale również także i osoby na czele z panem prezydentem RP, którzy zginęli w katastrofie lotniczej w Smoleńsku. Także będzie także i element modlitewny, także i za poległych właśnie w sobotę w tej katastrofie, jak również także i za tych, którzy zginęli w Katyniu. Będzie to bardzo wyciszona uroczystość, której będzie towarzyszyć tylko gra trąbki oraz werble. Następnie wszystkie poczty sztandarowe i zgromadzeni goście udali się konduktem do pobliskiego gimnazjum, gdzie odbył się ciąg dalszy obchodów rocznicowych, równie spokojny i klimatyczny. Choć wszyscy wiemy, że państwo polskie musi funkcjonować, nie możemy się zatrzymać, musimy iść do przodu. To warto pamiętać o ofiarach tej katastrofy, o politykach, którzy tam zginęli, o pilotach i członkach załogi, a także o funkcjonariuszach Biura Ochrony Rządu, którzy wykonywali swoje obowiązki. O tych wszystkich, którym Polsce zabrała katyńska ziemia. Posłowie i senatorowie zgodnie przyznają, że bez względu na relacje i opcje polityczne, prezentowane przez nich, trudno będzie wrócić do codzienności bez tych wyjątkowych postaci. Trudno mi sobie wyobrazić pierwsze posiedzenie Senatu, kiedy zobaczę 3 wolne miejsca pani wicemarszałek Krystyny Bochenek, pani Fetlińskiej senator, pana Stanisława Zająca, puste fotele i już tam nie będzie. Bez względu na opcje polityczne i osobiste sympatie, bądź też negatywne uczucia, powinniśmy pamiętać, że Lech Kaczyński to nasz prezydent, że zginęli także nasi politycy. Pamiętajmy także, że w tej katastrofie zginęli Polacy. Na kolejny odcinek miejskiego programu informacyjnego zapraszamy już za tydzień, we wtorek. Do zobaczenia.